Pisze pan w swej książce, że dzisiejsza demokracja to w istocie partiokracja. Co to oznacza? No, lansowana dziś wizja demokracji, bo pamiętajmy, demokracja nie jedno ma imię, to w istocie ustrój oligarchiczny, czyli rządy niewielu, czyli właśnie partiokracja. Partie to oligarchie, czyli grupy no, zjednoczone wokół jakiejś ideologii, którym przewodzi jakiś no, uosobione w jakimś wodzu, sekretarzu, przewodniczącym, czy jak go tam nazwiemy. A polityka to sztuka zdobycia i utrzymania władzy. A więc w systemie współczesnej demokracji, czyli partiokracji, dominuje polityczna wizja sofistów, która dzisiaj jest wcielana w ramach ideologii eurokomunizmu, co się nazywa no, Zjednoczoną Europą, ale to jest stara ideologia eurokomunistyczna. Wcielana jest ona środkami administracyjnymi, a składnikami tych środków to terror, aborcja, eutanazja, no i zmasowana medialna propaganda, terror psychiczny. A więc w istocie mamy do czynienia z mieszaniną obu idealistycznych koncepcji, i sofistycznej, i platońskiej, bo przecież koncepcja tej zjednoczonej Europy jest koncepcją narzuconą z góry, z którą nie ma dyskusji. Decyzje, które podejmuje się w Brukseli, są decyzjami wiążącymi dla poszczególnych państw. No i właśnie, wróćmy do pani pytania, czyli do dzisiejszego sejmowego i medialnego, by tak rzec, kociokwiku, czyli domniemanego ataku na demokrację. Jak się ta sprawa przedstawia? No, rzecz jest trochę skomplikowana, ale spróbujmy to w miarę jasno przedstawić. Mianowicie rzekomi obrońcy demokracji, którzy podnieśli dzisiaj larum i lamentują nad przegranymi wyborami, no, stracili władzę i stracili zarazem możliwość realizowania w Polsce eurokomunistycznej utopii. Ta utopia wcielana w życie to socjalizm liberalny. Tutaj wracamy do słowa, które występuje w tytule książeczki, trzy socjalizmy. Socjalizm liberalny. No i w tej sytuacji muszą stosować zalecenia sofistów. Mianowicie, co sofiści zalecali sprawującym rządy, czy tym, którzy o rząd się ubiegają. Mianowicie, aby samych siebie przedstawiać jako ludzi ze wszechmiar światłych, rozumiejących się na życiu społecznym, co więcej, depozytariuszy demokracji, ludzi gotowych do poświęceń, oddanych ludowi. Natomiast co należy mówić o ich przeciwnikach ideowych? No, rzecz jasna, że to ludzie niekompetentni, zacofani umysłowo, prowadzący totalitarną politykę, no i rzecz jasna liczący jedynie na własne korzyści i tak dalej. Te epitety można mnożyć, wystarczy no, otworzyć jakąkolwiek gazetę, czy też posłuchać którejś ze stacji radiowych czy telewizyjnych, żeby znaleźć tam cały bukiet, cały repertuar wymyślnych epitetów właśnie w stylu sofistycznym. Chodzi o to, aby no, wzbudzić niepokój społeczny i tak zwany lud, no, który jest w swej zdecydowanej większości słabszy umysłowo i gorszy moralnie, jakoś wystraszyć, prawda, żeby następnym razem wiedział, którą z kartek wrzucać, czy tam który znaczek zakreślić przed urną wyborczą. I co charakterystyczne, w utopii socjalizmu liberalnego, która jest utopią wielopartyjną, każda partia musi stosować taką taktykę. Niezależnie od tego, jaka jest doktryna tej partii, jakie są intencje kierujących tymi partiami, musi to stosować, jeśli nie chce być zepchnięta na margines debaty politycznej. Jak wspomniałem, w tytule rozprawki znaleźliśmy słowo socjalizm. Czym socjalizm jest? No jest to dzisiejsza odmiana utopii, która jak hydra, czy jak każda herezja, ma wiele głów.
Najkrócej mówiąc, dzieje socjalizmu europejskiego rozpoczynają się od socjalizmu tak zwanego liberalnego, który jest nacechowany wielopartyjnością i kapitalizmem. To są jego dwa oręża. Natomiast reakcjami na zwyrodnienia liberalizmu, szczególnie kapitalizmu, takie zwyrodnienia jak wytworzenie proletariatu, czyli warstwy upośledzonej społecznie, kult pieniądza i konsumpcji, permisywizm moralny i popkultura. To są takie kluczowe zwyrodnienia, o których się nieustannie jego krytycy wspominali. I reakcjami na te błędy były kolejno komunizm, faszyzm i nazizm, czyli komunizm narodowy, systemy monopartyjne. W odróżnieniu od liberalizmu, niewiele partii, które walczą o władzę, ale jedna partia, która tę władzę przejmuje, upaństwowia ziemię, upaństwowia naród i prowadzi go w tak zwaną świetlaną przyszłość. No, jaka to była świetlana przyszłość, Europa tego boleśnie doświadczyła. No i właśnie w wieku XX, po porażce socjalizmów monopartyjnych, a jest to jedynie porażka nominalna, bo realnie nadal są one możliwe, na przysłowiową arenę dziejów wraca socjalizm liberalny. I w Polsce mamy go na mocy tak zwanej transformacji ustrojowej, jaka się dokonała o 2,5 dekady temu. Jak to się stało? No po prostu liberałowie w porozumieniu z ustępującymi komunistami wyjechali na plecach ruchu narodowego, którym była Solidarność. A następnie zepchnęli ten ruch do roli związku zawodowego. A czym jest związek zawodowy? To jest bękart socjalizmu, jego niechciane dziecko. Socjaliści musieli, szczególnie liberałowie, musieli ustąpić, bo ludzie, szczególnie ci upośledzeni społecznie, bronili się przed najgorszą rzeczą, jaką może człowieka spotkać, czyli zepchnięcie na margines społeczny. Bronili się, zakładając związki zawodowe. No więc w końcu jakoś pogodzili się z tymi związkami, ale cały czas prowadzą je na smyczy, żeby, broń Boże, związki zawodowe, jak to się mówi dzisiaj, nie wtrącały się do władzy, żeby się nikt do władzy nie wtrącał, no bo władza jest przypisana z definicji tym, którzy ją zdobyli i którzy ją sprawują. No a w tradycji klasycznej dodam, o czym nie każdy wie, politykiem jest każdy człowiek. Każda czynność społeczna, nawet zbieranie znaczków czy wędkowanie, jest czynnością polityczną, bo przecież dokonuje się społecznie. Więc nie ma takiego aspektu życia ludzkiego, który nie byłby polityczny, bo przecież chodzi o życie ludzkie jako dobro, a życie jest bogate, zróżnicowane, ma wiele kontekstów. Jest to nie tylko życie indywidualnego człowieka, ale życie społeczne, a ponadto życie wieczne, o które każdy człowiek poprzez kulturę zabiega. Jak w świetle tych wyjaśnień przedstawia się nasza europejska tradycja cywilizacyjna? Tutaj pozwolę sobie wrócić do Arystotelesa. Mianowicie wyróżnił on na bazie badań indukcyjnych, czyli obserwacji istniejących ustrojów, trzy pary przeciwstawnych sobie ustrojów. Mianowicie pierwszą parę tworzą monarchia i tyrania, a więc rządy królewskie i rządy tyrańskie. Różnią się tym, że monarcha jest, no by tak rzec, ojcem narodu, czyli państwo jest poszerzoną rodziną. Król pełni rolę ojca narodu. Natomiast w ustroju tyrańskim państwo i jego obywatele są własnością rządzącego, a więc może z nimi zrobić, co mu się żywnie podoba. Drugą parę tworzą arystokracja i oligarchia. No, arystokraci, od aristo i szlachetni, to ludzie majętni i wykształceni. A więc majątek i wiedza jakby chroni ich przed błędami. Można im powierzyć rządy. Natomiast oligarchowie to, mówiąc najprościej, umowa kilku tyranów, dwóch, trzech czy czterech,
którzy dzielą między siebie państwo, dzielą płynące z tego korzyści i dzielą władzę i rządzą bezwzględnie dla własnego dobra. Trzecią parę tworzą politeia i demokracja. Politeia, zdaniem Arystotelesa, to ustrój mieszany, a więc w jego skład patrzymy z perspektywy historycznej, prawda? W jego skład wchodzi i monarchia, arystokraci, no i rzecz jasna demos, czyli lud. A więc każdy stan społeczny ma swoją reprezentację i wspólnie określa doraźne cele polityki. Natomiast demokracja to najgorszy z istniejących ustrojów. Nie tylko zdaniem Platona, jak wcześniej wspomniałem, ale także Arystotelesa. Nazywają ją obaj mało chlubnym mianem ochlokracji, czyli rządów motłochu. Zdaniem Arystotelesa ustroje właściwe to monarchia, arystokracja i szczególnie politeia, czyli ustrój mieszany, w którym wszystkie stany społeczne, jak wspomniałem, mają swoją reprezentację. Tradycyjne stany społeczne, tutaj musimy poczynić pewną uwagę, mianowicie tradycyjne stany społeczne, takie jak stan królewski, arystokratyczny, szlachecki, mieszczański i włościański, należą już właściwie do przeszłości. Historia odesłała je do lamusa. Europa zmierzała w kierunku ustroju republikańskiego, czyli właśnie demokratycznego. Greckie demos, lud, kratos, władza. Łacińskie res publica, rzecz pospolita. Tak jak mówimy Rzeczpospolita Polska, czyli rzecz wspólna, a więc cała dziedzina naszego życia jest czymś wspólnym. Ale co należy zauważyć, te stare stany społeczne odeszły już w cień historii, ale i stany społeczne istnieją nadal, a są nimi rozmaite zawody, które każdy z nas podejmuje, rozmaite funkcje społeczne, które spełniamy, spełniamy je społecznie. I właśnie, można powiedzieć, tradycją cywilizacji klasycznej, personalistycznej czy łacińskiej jest zrzeszanie się w cechy. Cechy to są zrzeszenia, w których poszczególne zawody organizują się. W jakim celu? Samopomocy, a także, żeby mieć reprezentację społeczną w dyskursie politycznym. I to wszystko zostało, by tak rzec, zapomniane, a nawet zepchnięte przez agresywny socjalizm w jego różnych odmianach do defensywy, a ich miejsce zajęły, jak wspomniałem, związki zawodowe, które, powtórzę, są prowadzone na pasku tych, którzy rządzą. Czym się charakteryzują cechy czy stany społeczne zrzeszone w cechach? Mianowicie są powiązane naturalną więzią pracy. Robotnicy wiedzą, inżynierowie wiedzą, lekarze, nauczyciele, wszyscy wiedzą, jaką część dobra wspólnego realizują i czego potrzebują w zamian jako pomoc, aby ta ich praca miała sens, aby przynosiła wymierne owoce. A więc nie wiąże nas ideologia partyjna, prawda, jakieś obietnice, mrzonki, gruszki na wierzbie, ale konkretna, wymierna praca jako nasz wkład w dobro wspólne. I właśnie tak pojęta demokracja czy ustrój republikański jest legitymacją tradycji cywilizacyjnej Europy, tradycji personalizmu. Ale niestety na skutek naporu idealizmu filozoficznego i socjalizmu, ten rak socjalizmu się zagnieździł w Europie, a wraz z nim, jak to dobitnie, ale trafnie nazwał Jan Paweł II, cywilizacja śmierci i dyktatura relatywizmu. A partie tak zwane prawicowe? Właśnie, tutaj jest pewien problem, spróbujmy go naświetlić. Mianowicie jaki? Powiem tak, Polska jest bodaj jednym z ostatnich depozytariuszy tradycji łacińskiej i personalizmu. Ale przedstawiciele tej tradycji, a więc ci, którzy są świadomi własnych korzeni, skąd się wzięła Polska,
jakie jest jej miejsce w Europie i jak Polska wzbogaca wspólny dorobek Europy. A więc przedstawiciele tej tradycji poniekąd przyjęli i zaakceptowali socjalizm. No, właściwie byli zmuszeni, prawda, bo socjalizm agresywnie opanował Europę i przedstawiciele tradycji łacińskiej nie zawsze tego świadomi, a bardzo często odcięci od własnej tradycji, no, zapomnieli o niej, zgodzili się na system wielopartyjny i zgodzili się na socjalizm liberalny, no, pod tą szumną, ale bałamutną nazwą demokracji. I te partie, proszę zauważyć, określa się mianem partii prawicowych. Co to znaczy prawicowy? W potocznej świadomości takiej, powiedzmy, politologicznej, by tak rzec. Mianowicie prawicowy to znaczy związany z tradycją, a jeszcze inaczej konserwatywny, czyli niepostępowy. Czyli taki, który trzyma się jakichś tam dawno przebrzmiałych zasad politycznych i tak dalej. No i rzecz jasna takie postawienie sprawy nie przysparza partiom prawicowym splendoru. Są one raczej w defensywie, są spychane na margines życia społecznego. A dodam jeszcze, że podział na lewicę i prawicę jest podziałem wewnątrzsocjalistycznym. Jest to podział zupełnie obcy tradycji łacińskiej, bo w tej tradycji partie nie mają racji bytu. W tradycji łacińskiej dominuje hasło patria, ojczyzna, a nie partia. Bo słowo partia wywodzi się z łaciny od słowa pars, czyli część, część całości. No, partie dzisiejsze to właściwie sekty, od sekare odcinać. Każda z nich walczy o władzę i każda tę władzę chce utrzymać. No i właśnie z tego błędnego koła, pewnego zaciemnienia, jakie padło na mentalność Europejczyka, należy się wyzwolić, a drogą do tego jest wiedza o naszej tradycji cywilizacyjnej i o przyczynach błędów, a takim błędem jest utopizm i wyrosły z niego socjalizm. Poprosimy jeszcze o słowo na zakończenie. No, niech będą to słowa samego Arystotelesa, który przestrzegał, mianowicie czego? Że mrzonką jest wiara w to, że istnieje jakiś idealny ustrój polityczny. Taki ustrój, który, by tak rzec, zbawi człowieka i zapewni mu szczęście. W życiu społecznym wszystko zależy od człowieka, od jego wiedzy i od jego dobrej woli. Dlatego Arystoteles kładł nacisk na wychowanie obywatelskie, na edukację obywatelską. I ta myśl godna marmuru, obowiązuje nas do dziś. I dlatego właśnie stoimy przed koniecznością powrotu do Aten, czyli poznania naszej rodzimej tradycji, przypomnienia tej tradycji i jej dorobku, no i przede wszystkim jej filozoficznych uwarunkowań, bo wszystko, co się dzieje w życiu ludzkim, jest dziełem filozofii. Czy jest to filozofia głoszona ex cathedra przez profesjonalnego myśliciela, czy jest to filozofia domorosła, głoszona przez przeciętnego Kowalskiego? No bo wszyscy jesteśmy z natury filozofami, bo każdy z nas jest rozumny, a człowiek jest jedynie tym, czym go rozum czyni i niczym więcej.